O, pomóżcie! Ho, zmarło! Doktor Przylos stanął przed nim, popatrzył i padł. No widzicie, wolą umrzeć, niż iść do roboty. W szpitalu korytarzem idzie sanitariusz, a takie wielkie chopisko, takie 2,10 m, nie? Taki wielki idzie i niesie na rękach takiego boroka małego, takiego chudego, już, no sama skóra a kości na nim, już cały taki żółty, nie? Oczy zawarte, go tak niesie po tym korytarzu, niesie. Oraz ten borok otwiera jedne oko i pada. Kaj mnie niesiesz. A ten sanitariusz tak patrzy na niego, go do kostnicy. A ty ci o jeszcze żyja. Cicho być ordynator wie lepiej. Taki młody doktor go do pielęgniarki. Siostro Agato, czy pani ma dziś wolny wieczór? Ależ oczywiście, odpowiada ta pielęgniarka. Wobec tego niech się pani wcześniej położy spać i jutro punktualnie przyjdzie na dyżur. Rano doktor przychodzi do szpitala i go do pielęgniarki. Ilu w nocy zmarło pacjentów? 4. Jak to? Przecież ja 5 zapisałem lekarstwo. Ja, ale jeden nie chciał zażyć. Masztalski przyszedł z roboty i czuje, że go coś tak w gardle boli i nie chciał z tym czekać do rana i znot w książce telefonicznej adres takiego doktora, co przyjmuje wieczorem i ma prywatną praktykę. Wsiadł w autobus, pojechał tam i stował przed tym domem Kajmieszko, ten doktor dzwoni, a już tak nie umiał gadać, nie? A otwierał żona od tego doktora i on się ją pytał, proszę pani, czy jest mąż w domu? A żona go do, nie ma męża, chodź pan szybko. A wszystko się zaczęło od tej nieszczęsnej baby. Ja to chodziła do doktora, a już nie chodzi. Ona przyszła któregoś dnia do doktora i padła, panie doktorze, źle ze mną. A doktor się pytał, a to pani nie przeszkadza, że pani mieszka koło Stadionu Śląskiego? A ona padła, nie, 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 nie. Przychodzi baba do lekarza i się pyta, panie doktorze, czy mógłby mi pan pomóc? Ale proszę pani, ja pani nie mogę pomóc, pani się powinna przeprowadzić, bo pani teraz mieszka koło autostrady, to pani nie przeszkadza, a baba padła, nie, nie, nie. Ale Eci, przychodzi baba do lekarza, ale ko się pyta, czy to pani nie przeszkadza, że pani mieszka koło Filharmonii, a baba padła, nie, 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 nie. Kury, gęsi i zielone kaczki nie chciały jajec jeść. Kury, gęsi i zielone kaczki nie chciały jajec jeść. To kot się dowiedział, wojna wypowiedział, musiały jajca jeść. Kokot się dowiedział, wojna wypowiedział, musiały jajca nieść. Ordynator przychodzi do roboty i go do tak. Siostro, jakie tam dziś mamy przypadki? 2 lekkie, panie doktorze. 1 pacjent po katastrofie samochodowej i 1 pacjent po próbie skoku z dachu z 10 piętra. A ciężkie są? Jest 1. Mąż, który odmówił zmywania naczyń. Doktor ba do pacjenta. Ile pan ma lat? 50. I więcej nie będzie. A Rozma Sztalsko przyszła do doktora, miała taką ogromną nadwagę i go prosiła o to, żeby jej coś zalecił. On jej zalecił, żeby pojechała na wczasy w siodle. Ona tam pojechała, jak przyjechała na zot, wchodzi do tego gabinetu i ten doktor się ją pytał, no pani Masztalsko, wiele pani schudła.
Ona go do... I o nic, ale koń 20 kilo. Masztalski przed wizytą u lekarza zasięgo języka i dowiaduje się, że pierwsza wizyta kosztuje 1000 złotych, a każda następna 500. To się wziął i polos porozum do głowy, przychodzi do gabinetu, wito się z lekarzem jak stary znajomy i padł: no, panie doktorze, to zaś jo. Ale koż bado go, bierze 500 złotych i pado: nic nowego, drogi panie, proszę przyjmować te same lekarstwa. W raju w poczekalni siedzi jedna duszyczka i śmieje się choby głupio, nie? Siedzi tam i czeka na swoja kolejka, w końcu przychodzi ten święty Pieter: pado duszyczko, a ciebie co tak wesoło? A bo ja już tu, święty Pietrze, 2 godziny siedzę, a oni mnie tam jeszcze operują. Byle drogi osed, byle drogi osed, to kolące ziele. Są tu z nami szparni chłopcy, ale ich niewiele. Są tu z nami szparni chłopcy, ale ich niewiele. Nie są tacy szwarni, nie są tacy szwarni, jak się wydawają. Są niezguły i brawuły, krzywe nogi mają. Są niezguły i brawuły, krzywe nogi mają. Ale słuchajcie, przychodzi Masztalski do lekarza z teściową. Panie doktorze, pyta się po badaniach, jest jakoś nadzieja? Niestety, pado doktor, to ino zwykłe przeziębienie. A przychodzi Masztalski do apteki i go to tak: pani, dejcie mi arszynik. A ona się go pyta: dobre, ale na co to chcecie? Pado, no do teściowej. No w porządku, ale czy macie jakoś recepta? Pado, nie, ale mam zdjęci. Przychodzi Masztalski do Ecika i go do: pożycz mi 3 kible wody. Ty się zgłupi, po co ci? Pożycz mi 3 kible wody, nie cham się. No ty przecież ty masz swoja studnia. No ja, ale wleciała do niej teściowo, a woda sięgo ino do brody. Ale słuchajcie, Ziguś, Ziguś, Ziguś. No ja powiem, jak on nie może. Teściowo ryczy na Masztalskiego i wrzeszy: ty głupieloku jeden pieroński, tyś mi jeszcze nic w życiu nie załatwił. Inne zięcie to tak swoim teściowym wszystko załatwią. Szekulada przyniesą na imieniny, albo z tego sklepu górniczego coś załatwią, a ty nic. Teściowo, bo byście mi jeszcze nie powiedzieli, co wy, Łodymie, chcecie. Pado, no wiesz, ja widziała w telewizorze taki fajny pogrzeb, wiesz? Tego istnego to pochowali na tych powązkach we Warszawie, jakbyś mi tam miejsce załatwił. No czekajcie, spróbuję. Przyjeżdżą z Warszawy tym górnikiem, a teściowo nerwowo loto po peronie, wito go, pada, no i co? Załatwiłeś? Teściowo załatwione, ale pierunem się uwijajcie, bo to miejsce jest ino 3 dni ważne. Masztalski ze swoją Maryjką idą z pogrzebu, nie? Teściowej. No i tak idą kole budowy, nie? Te rusztowania tak stoją, z tej budowy, z tego dachu, z wierchu cegła przed samym Masztalskim spadła, tak 10 centów, nie? Masztalski tak stanął, popatrzył się tak na wierzch i padł: jaja, mamulka już w niebie. Mamulka już w niebie. Wiem, skąd będziemy mieli cegły. Nie, to musisz Ecik tak. Nie dobrze. No. Umierająco Masztalsko godę do swojego starego: obiecaj mi, że jak ja umrę, to pójdziesz na moim pogrzebie kole mojej mamy. No niech już będzie, ale zaś by tam miał cołki dzień zepsuty.
Masztalski przychodzi do weterynarza ze swoim jamnikiem i prosi, żeby mu weterynarz obciął ogon, nie? Jamnik powinien mieć ogon, Godo, ten weterynarz. A ja go chcę uciąć i koniec. Ale tak nie może być. Kto to widział? Jamnik bez ogona. Mocie uciąć i koniec. Wreszcie Masztalski. Ja nic nie rozumiem, padł ten lekarz. Nie rozumiecie? Dziwi się Masztalski. Jutro przyjeżdża do mnie moja teściowo i nie może być w domu żadnych oznak radości. A roz do Masztalskich przyjechała teściowo na święta. Przesiedziała pierwsze święto, drugi, trzeci, 5 dni po świętach siedzi. Masztalski już nie wytrzymał i goda do swojej baby. Wiesz co, jutro przy obiedzie się powadzymy. Będziemy się tak wadzili, że ona musi zająć jakieś stanowisko. Jak się opowie po twojej stronie, to ja ją wyciepnę z domu. Jak się opowie po mojej stronie, to ty ją wyciepnij z domu, nie? I przy tym obiedzie oni się wadzą, a mało się nie biją, a teściowo spokojnie je zupa z nuglami, nie? I w pewnym momencie Masztalski nie wytrzymał i go do... Teściowo, zajmijcie jakieś stanowisko! Godo, wiesz, ja się tu do was nie chcę mieszać, bo jeszcze u was ta 3 tygodnie posiedzieć. Teściowo wrzeszczy na Masztalskiego. Tak ech zła na ciebie, że mogłabych ze wściekłości zębami zgrzytać. A ten Masztalski na to spokojnie. Maryjko, przynieś jej zęby, są w umywalce. Na wiosnę w parku na ławce siedzą Masztalski z Ecikiem. Nie? I Masztalski padł, no widzisz, Ecik, patrz jak pięknie, nie? Ptoki śpiewają, listki się rozwijają, nie? Wszystko spod ziemi wyłazi. Ty głupot nie godaj go do Ecik, bo ja tydzień temu teściowo pochował. Ale żeby już dopełnić, to powiem wam, że Masztalski przychodzi taki lekko zawiany do domu. A teściowo stoi w drzwiach i miotła w ręku, nie? A Masztalski tak się patrzy i padło. Mamusia zamiato czy odlatuje? Ecik do Masztalskiego na kopalni na dole, go to tak. Ty, pieronie głupi, ty tam zjeżdżasz tutaj na nocno zmiana, a do ciebie przyłazi do twojej stary jakiś chłop. On był taki nerwowy, że wyjechał prędzej, leci do dom, wskakuje do sypialni, patrzy, a spod kołdry wyłażą 2 pory nóg. Wziął końce kija i pierę po tych nogach jak głupi, nie? I zaraz sucho, a z kuchni woła Maryjka, padło. Wiesz co, Masztalski? Nie rób za dużo larma, bo teściowie przyjechali i śpią po podróży. Szła teściowa bez las, pogryzły ją żmije. Żmije wyzdychały, a teściowa żyje. Żmije wyzdychały, a teściowa żyje. Dowcip zimy. Masztalski poszedł do tej swojej najwyższej instancji, nie? Idzie do tego najważniejszego chopa, a nogi się już pod nim czynsą, nie? Idzie, otwiera dźwierze. Patrzy, a w tym gabinecie te dywany, takie rube na 10 centów, nie? I teraz nie wie, czy ma wleźć do środka, czy nie, bo by nie chciał namarasić tam, nie? A ten najważniejszy chop tak patrzy na niego, padł Masztalski, śmiało, pójdźcie. Być po trzecim etapie reformy, to takie dywany każdy będzie miał w chałupie. A Masztalski padł, o nie. Od opowiadania o widzów to ja tu jest. Masztalski przylos na kopalnia i przychodzi do Sztygara i padł. Panie Sztygar, nie macie do mnie jakiejś roboty? Mom, będziecie taczką węgiel wozić na potrzebie. Masztalski się zdziwił, ale nic. Bierę ta taczka, jedzie, a ta taczka i no. Dżik.
Czy? Czy? Masztalski już nie mógł ślimać, bo go to zaczło nerwować, ale nic, bierze tataczka, jedzie dalej, a tataczka zasinął. Dżit! 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 3 dni porobił. Nie mógł już ślimać, mu to nagowa robiło i ta gowa mu zaszła do ramienia chodzić, nie? Taki tik miał nerwowy. No. Idzie do tego sztygara i panu, panie sztygar, ja już nie mogę ślimać, o się zwalnią. A po czemu to się zwalniocie? A bo jak jada tą taczką, to tataczka ino robi dżit! 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 Więc jakby to nagowa robi, to jest niemożliwe, nie? Dobrze, zwalniajcie się, zwalniajcie się. On się zwolnił i pojechał z kopeksem takim biurem zagranicznym, nie na ta zagraniczno-budowa na zachód pieruna. I tam przychodzi tyż do tego zagranicznego sztygara i padł, ja jest górnik ze Śląska, nie macie dla mnie jakiejś roboty. A ten zagraniczny sztygar padł, mom, panie Masztalski, dobrzeście przyszli, będziecie karą wągiel na potrzybie wozić. Paczką znaczy się po naszemu, nie? No, on się zdziwił, ale nic, bierze tataczka, jedzie, a tataczka robi drzit. 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 Jemu się ten stres z Polski przypomniał, głowa zaś mu do ramienia zaczęła chodzić, ale nic, bierze ta taczka, jedzie, a ta taczka zaś drzit. 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 Nic, na trzeci dzień już był całkiem znerwowany, ale se myśli tak, tymciś w markach płacą, nic, jada dalej. Jedzie, a ta taczka zaś drzit. Drzit! Nie wytrzymał. Leci do tego sztygara zagranicznego i padał. Ja się zwalnił, ja już tu nie robię. Ta głowa mu do ramienia chodzi. Nie. Ja już tu nie robię, ja mu stres piorunowy. A co to się stało? Zwalnił się, nic się nie stało, ale się zwalnił. No co się stało? No nic, bo jak jada tą taczką, to ta taczka ino robi drzit. Drzit! Drzit! Ja się zwalnił i koniec. A ten zagraniczny sztygar padł, o nie, panie Masztalski, to nie wy się zwalniocie, ino jowo z zwalnią, bo jakby wam się robić chciało, to by ta taczka robiła. Przychodzi Masztalski do piekarni i się pyta, czy jest dzisiejszy chleb? A ta ekspedientka mu godo, proszę pana, jest ino wczorajszy. On się pyta, a kiedy będzie dzisiejszy? Dzisiejszy będzie jutro. Przychodzi Masztalski do urzędu i się pyta sekretarki, czy pan naczelnik przyjmuje? No nie odmawia, nie odmawia. Kto piwa nie pije, nie Bóg nie rajcuje, tym na bombarię. Albo zwariuję, tym albo wariuję, albo zwariuję. W Mikołowie na jarmarku kupili my koza, co mleczała i skokała, a mleka nie dała. Powiedzieli mi mamulka, synku, dej jej siana, bo ta koza nie zdarzono meczy już od rana. Powiedziałek mamuliczce, żeby ją zabili, bo to diobo jest z rogami, do śmierci gorszyli. A mamulka powiedzieli, synku, czekaj roczek, bo to może taki bocie to ją niedorocze. Witajcie u was! Witajcie! Dowcip wiosny. Przez pustynia idzie skrzypek i niesie skrzypce futerale. Naros leci naprzeciwko taki pieronym wielki lew. On pado, jak mnie mo zeżli, to się przynajmniej pogrom. Wyciągo te skrzypce i gro. Naros lew siado, podpiro się i sucho. On gro patrzy, drugi lew siedzi i sucho. Naros pełno lwów koło siedzi i słuchają.
A dopiero nie 6 godzin grum, nie zeżrą mnie, ale sam się zagrum na śmierć. A tu z daleka leci taki stary, wielki lew. Przeskakuje te wszystkie słuchające lwy i zeżar i skrzypka, i te skrzypce. A te lwy go dają: chopie, coś ty narobił, przecież on tak fajnie grał. A ten stary lew go do: co go docie? A słuchajcie, ludożercy chycili jedna międzynarodowa ekspedycja, nie? I ten król tych ludożerców, on się nazywał Wielka Żarłoczność, zebrał ta cała rada starszych, nie? I się pyta tego pierwszego chopa: ty, skądżeś ty jest, nie? On padł: ja jest z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Hopy, na gulasz z nim, padł ten król, na gulasz do kotła, nie? Tego drugiego się pyta: a skądżeś ty jest? Ja jestem ze Związku Radzieckiego, go do ten drugi. Hopy, na kotlety, na kotlety, na kotlety, nie? A skądżeś ty jest, pyta się tego trzeciego. Ja jest z Polski, nazywam się Masztalski, on padł. Z Polski, ten król się zdziwił, czekaj, ino. Polska, eliby to nie był ten kraj, w którym mięso jest na kartki. Ja, to jest ten kraj, padł dumnie Masztalski. To nie martw się, chopie, za chwila się tu z nami najesz do syta. A rozludożercy złapali Niemca, Amerykanina i Masztalskiego. Wsadzili ich do kotłów i ich ważą. I ten kucharz, co tam stał przy tych kotłach, ma taką wielką kela, taką chochla, i tego Masztalskiego, co się wychyli z tego kotła, tego pras w łeb. I tak go cały czas bije po głowie. On już nie może, i on go bije. I przychodzi ten główny ludożerca i się go pyta: ty, czemu go bijesz? Przecież my już go gotujemy. A on padł: bo mi makaron wyjodo. Ci ludożercy też chycili Amerykanina, Niemca i Masztalskiego, nie? Amerykanin poszedł na kotlety, Niemiec na gulasz, biorą tego Masztalskiego, a on padł: panie wodzu, mnie nie biercie, ja mam cukrzyca. A ten wódz padł: na kompot, na kompot. Ojciec ludożerca z synem spacerują brzegiem rzeki i mijają kobieta. Tako chudzinka, mówi syn do ojca, może ją zjemy? Coś ty, same kości bierz to jod? Idą dali i po chwili widzą prawdziwo tako sech z bomba i syn znów go do ojca: a może tą tata zjemy, może tą zjemy? A tata na to: coś ty, tą zabierumy do dum, a mama zjemy. A idzie oddział ludożerców, nie? Pomalowany w barwy wojenne, a między nimi idzie dwóch białych, nie? I spotykają ich sąsiedzi, nie? I się ich pytają: co byście sobie wynajęli, białych najemników? Nie, a pan: no nie, prowadzimy zapas żywności. Król ludożerców kończy wizytę na kontynencie europejskim i przed wyjazdem spotyka się z dziennikarzami. Co pan sądzi o naszym jedzeniu? Pyta się jeden z dziennikarzy. No, padł ten król ludożerców: jedzenie to tu w Europie mocie naprawdę nieludzkie. A król ludożerców rozpłynął statkiem do Europy i przed pierwszym posiłkiem w tej okrętowej restauracji podchodzi do niego kelner i się go pyta: proszę pana, co panu podać? A on go: do lista pasażerów. Smacznego. Po kolejnej katastrofie statku, bo Masztalski kilka przeżył, Masztalski ledwo żywy dopływał do bezludnej wyspy. Nad brzegiem oceanu siedzi tubylec i patrzy na niego z uśmiechem. Panoczku, padł Masztalski, są tu na tej wyspie ludożercy? Nie, odpowiada tamtyn.
Wczoraj zeżar rzech ostatniego. A rozpotkało się trzech ludożerców. Jeden go do tak, padł chopy, ja już nie mogę ścimać. Ja chyba zeżar jakiegoś Francuza, mi się tak tymi parfinami odbiło, tak mnie muli w tym żołądku, już nie mogę ścimać. Perfumami mu się odbijało, no, powiedz po naszym. A drugi go do tak, padł chopy, to jest wszystko nic, wiesz. Ja chyba zeżar poloka, już chodzę trzeci dzień łożarty. A ten trzeci go do, ale chłopcy, ale o czym wy godocie, pada, to jeszcze jest wszystko nic. Ja chyba musiał zjeść jakiegoś kosmonauty, bo już trzeci dzień żygą medalami. Ty, a Masztalski, a ty wiesz, jak można nazwać kogoś, kto zjadł mamę i tatę? Ja wiem. No jak? Sierotą! Miam, miam. No to używajmy. Wszystkie rybki śpią w jeziorze, turala, turala. Moja staro spać nie może, turala, turala. Ty stary, nie kręć gitary, piurala, piurala. Nie zawracaj kontrabary, piurala, piurala. Teściowo wrzeszczy na Masztalskiego. Pieruna, Pieruna, ty wiesz, jak się nazywa człowiek, który jak ty całki dzień nie wychodzi z restauracji? A Masztalski spokojnie go dowiem. Kelner. Eci godo do Masztalskiego. Moja staro przysięgła, że mnie ostawi, jak nie przestana pić. No i co? No będzie mi jej brakowało. Masztalskiego spotyka Gustlik Macalik. Wiesz, mum pierunowy smak, tak by się coś napił. A ją mum pół litra, padł Masztalski. Ale nie mum miarki, nie mum gdzie nalać, nie? Miarka to ją mum w gębie, padł Gustlik Macalik. Masztalski dał mu całko butelka, ten pociągnął i nic w flaszce nie zostało. Masztalski wziął ta pusto butelka i spokojnie tak cedzi przez zęby, patrząc na to dno. Wiesz co, ja ci tej gorzały nie żałuję, ale ta miarka to ci musza rozczaskać. Był taki naukowy zjazd ekonomistów i tych trzech ekonomistów, którzy się wysiedzieli tak na tych wykładach, postanowili się kupić pół litra, ale jak to wypić? Tam nie wypadło, jen padło. Ja słyszał, że to się w bramie pije. Wleźli do tej bramy i jeden padł, czekajcie, ale żeby my to równo na trzy podzielili, to muszę taki wzór wyprowadzić. Liczy, liczy, padł, wyłażą mi przecinki. Drugi padł, ja mam lepszy wzór. Liczy, liczy, zaś przecinki wyłażą. Do tej bramy włazi Ecik i go do hopy, chcecie wypić i nie umicie podzielić. No wie pan, my tu różne wzory naukowe zastosowali, padł, chłopcy, dajcie mi ta pół litrówka i kieliszek. Bierę ta pół litrówka, kieliszek, chowo za plecy i leję roz, drugi, trzeci. I nie patrzy. I nie patrzy. A ci panowie naukowcy patrzą, panu równiutko jak podkryska. Pado, panie, jaki pan wzór matematyczny zastosował? Pano, panowie, żaden wzór. No trzeba znać podstawowe prawo ekonomiczne. A jakie? Że w każdej pół litrówce jest 21 gul, gul, gul. Masztalski wylos z knajpy, nie już tak przed samym zamknięciem i zaraz się przewrócił, nie? I tak leży, te nogi mu na jezdni, nie to wszystko, i no głowa tak na krawężniku. Patrzy, a niebo było takie bezchmurne, nie gwiaździste. On te gwiazdki tak liczy, tak kontempluje te gwiazdozbiory. Pano, wielki wóz, mały wóz, o kurde, radiowóz. I się podniósł, nie złapał się za ta latarnia i się tak kolibi.
I podchodzą do niego dwaj milicjanci i ten jeden tak patrzy na niego i pada: dokumenty proszę. Masztalski tak szuka po jednej kieszeni, po drugiej, szuka i pada: nie mam. No to idziemy. No to idźcie. A potem, jak szedł, to trafił też na taki słup, no taki większy, taki betonowy, ogłoszeniowy słup, nie? I tak łazi dookoła tego słupa, ma co, nie? Po tym słupie łazi, już pół godziny łazi, w końcu się tak znerwował i ryczy: ludzie, na pomoc, zamurowali mnie! A rozkóż Masztalski się z Ecikiem wybrali na wycieczkę, nie? I zrobili sobie przerwa w drodze, bo mi się pizza chciało. Wleźli do baru, wypili jedne piwo, drugie, trzecie. No i potem im to zasmakowało, jeszcze po szedce. Wyleźli na wier, już o wycieczce zapomnieli, bo się zaćmiło. Idą drogą tak od krawężnika do krawężnika, od krawężnika do krawężnika, nie? I nagle patrzy Masztalski w niebo i go do Ecika: ty patrz, jaki fajny księżyc. Jest głupi, to nie jest księżyc, to jest słońce. Ja ci godom, że to jest księżyc. Nie fulej mi głupot, bo to jest słońce. Tak się wadzą, nie? A z bocznej drogi wyłazi milicjant. Masztalski godo: panie władzo, czy to jest księżyc, czy to jest słońce? Ja się nie orientuję, ja jestem nietutejszy. Ecicku, czy ty wiesz, po czemu Franciszek nigdy nie przychodzi do domu pijany? Nie, tego nie wiem. Bo zawsze go przynoszą. Przepijemy naszej babci domek cały, domek cały, domek cały. I kalosze, i bambosze, i sandały. Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś. Przepijemy naszej babci majty w kratę, majty w kratę, majty w kratę. Takie flanelowe, duże i bohate. Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś. A teraz kiwo zaskocza. I o trzeci nad ranem Masztalski przylos na te swoje osiedle, stanął między dwoma wieżowcami. Już stawał dzień, a on tak se stanął, patrzy na te okna i wrzeszczy: ludzie! Ludzie! Światła się świecą w domach, ludzie na balkony wychodzą, a Masztalski tak patrzy po tych wieżowcach i wrzeszczy: ludzie! Po czemu wy jeszcze nie śpicie? Masztalski jedzie za granicę. Rozpojechał na takie dyplomatyczne przyjęcie. Te chopy tam chodziły w tych frakach. On tak stał pod takim murem, a tamte kelnery noszą te drinki. On jeden gipki, drugi, trzeci, czwarty był gotowy. A na środku tej sali był taki filar. On tak obłapił ten filar, tak się kolibie, te nogi już ma takie słabe, nie? I ten główny wykidajło, jak to uwidział, idzie do niego i się go pyta po angielsku: skąd pan jest? Pan powiedział: nic, siedzi cicho, nie? Stroć. Po francusku się go pyta: skąd pan jest? A on zaś niech tam coś pomruczy, bo już trać się, nie? Po hiszpańsku się go pyta: skąd pan jest? On zaś nic, nie? Po szwedzku, po czesku, po serbo-chorwacku, po rosyjsku. Już zgłupiał, w końcu się go pyta po polsku: skąd pan jest? Ja? No pan, skąd pan jest? Z Atlantydy. Panie, co mi pan tu takie głupoty opowiadał? Przecież Atlantyda już jest dawno zalana. A ja to co? No a Kejnedzi dostał zaproszenie Masztalski od ujka do takiego kraju, co tam się tak, za takimi specjalnymi paszportami jeździ, nie? No. Pojechał, myślał, że tam co skorzysto, ale mu się tam nie powiódło, jedzie na zod, nie ma żadnego bagażu i no jeden pełny miech. I na granicy celnik go do: co pan ma, panie Masztalski, w tym worku? To je nic, to je żarcie do psa. Celnik otwiera, patrzy, pełno kawy. Patrzy na Masztalskiego, go do:
Przecież to jest kawa. No, no to co? Jak nie chce, to niech nie zre. Ale roz Masztalski jechał od swojego drugiego ujka z Francji, nie? Jedzie i tych bagaży miał pełno tym razem, tych kofrów, tych skrzyniów, nie? I ten celnik tak wchodzi do tego przedziału, ogląda się potem, padł, wiecie, panie Masztalski, to mnie nic nie interesuje i no, co wy tu mocie w tych flaszkach? Tu mocie pełny kontener flaszek, nie? A on padł, panie celnik, to jest nic, to jest woda święcona z Lourdes. Woda święcona z Lourdes, padł celnik. Wziął ta jedna flaszka, odkręcił, powonił, skosztował. Pan Masztalski, wy mnie, starego celnika, chcecie za cepa robić. Wyś to je koniak francuski, a nie woda święcona. No widzicie, panie celnik, no, no już cud. No. Ale Esiczku, Esik się spotykał z Masztalskim. I Masztalski się pytał, ty słuchaj, twoja żona była we Francji? A on padł, nie wiesz, jakiś świntuch tu jej tego nauczył. Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego, do zielonego. Do zielonego napotkała Masztalskiego, bardzo szwarnego, bardzo szwarnego, bardzo szwarnego. Tra la 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 la. Na koniec po jednym. No to Masztalski zaczynaj. Masztalski pojechał na delegację i wrócił wcześniej. Wchodzi do sypialni, patrzy, a tam jego żona z sąsiadem. On od razu wrzasnął. Co to się robi? A ta żona tak na niego się wejrzała, spotykał kołdry i padł. Ty, bierz się krzesło, siadaj się i się ucz. Do jednej parafii na wizytację przyjechał biskup i spotkał się z dziećmi. Chciał te dzieci tak to oswoić i padł, dzieci kochane, jak myślicie, kim ja mogę być? Patrzcie, mam taki ładny czerwony biret, taką ładną czerwoną sztannę i taki piękny, duży, złoty sygnet. Ecik się wyrywał, padł, ja wiem, byście są chwoli pięta. Cera od Masztalskiego do mamy. Mamo, a te futro, co ty masz, to ci je tata kupił. O, ty głupio. Jakby na twojego taty liczyła, to by ani ciebie nie miała. O drugiej w nocy Maryjka szarpie Masztalskiego śpiącego w najlepsze, nie szarpie go. Wstawaj, wstawaj, nie? On się tak rozbudził, jednego otwarta do... Co chcesz? Ona go do... Hopa potrzebuja. Babo, a skąd ja ci o drugiej w nocy hopa znojda? Tuż, pyrsk, ludkowie! Pyrsk! Przypomijają chwile, przypomija czas. Za dzień i za rok, za chwilę razem nie będzie nas. Za dzień, za rok, za chwilę razem nie będzie.